takim zaangażowaniem, taką rewolucyjną żarliwością jak dziesiąty. Oto jego brzmienie. Propaganda albo agitacja zachęcająca do obalenia, podkopania albo osłabienia władzy sowieckiej, a również rozpowszechnianie albo przygotowanie bądź przechowywanie publikacji tejże treści. Paragraf ten określał w okresie pokoju tylko dolną granicę kar. Byle nie za mało, byle nie nazbyt pobłażliwie. Górna zaś nie podlegała ograniczeniom. Tak nieulękłym okiem patrzyło wielkie mocarstwo na słowo poddanego. Z rozszerzonych wykładni tego sławetnego paragrafu te zasłużyły na największą sławę. Za agitację zachęcającą do, mogła być uznana przyjacielska albo nawet małżeńska rozmowa w cztery oczy, albo osobisty list. Zachętą mogła być nawet prywatna rada. Wnioskujemy, mogła być, mógł być stąd, że tak nieraz bywało. Podkopaniem albo osłabieniem władzy był wszelki pogląd niezgodny z poglądem dzisiejszej gazety albo nie sięgający wyżyn jej entuzjazmu. Bo wszak osłabia wszystko to, co nie umacnia. Przecież podkopuje wszystko to, co nie jest stuprocentowo uzgodnione. I ten, kto nie śpiewa dziś razem z nami, ten jest przeciwko nam. Majakowski. Za przygotowanie kontrrewolucyjnych publikacji uznawane było napisanie w jednym jedynym egzemplarzu listu, notatki, intymnego pamiętnika. W tak fortunny sposób poszerzony, jakiej to myśli, kontemplowanej, wygłoszonej czy zapisanej, nie miał w swoim zasięgu dziesiąty paragraf. Paragraf jedenasty był osobliwością. Nie miał samodzielnej wagi, dostarczał jedynie dodatkowego balastu do każdego z uprzednio wymienionych punktów, jeżeli działanie przestępcze miało charakter grupowy, albo gdy złoczyńcy tworzyli organizację. W istocie wykładnia poszerzała się aż do tego stopnia, że żadna organizacja już nie była potrzebna. Ten wyszukany sposób interpretacji poznałem na własnym przykładzie. Było nas dwóch pisujących do siebie listy, a więc zajmujących się tajną wymianą myśli. Dwóch to związek organizacji, a więc to już organizacja. Paragraf 12 miał najczęstszą styczność z sumieniami obywateli. Dotyczył przestępstwa niedoniesienia o każdym z wymienionych poprzednio czynów. Także za ciężki grzech niezłożenia donosu pułap kary nie był ograniczony. Paragraf ten był sam przez się tak szeroko pojęty, że dalszych poszerzeń wykładni nie wymagał. Wiedział, a nie powiedział, toć to wszystko jedno, jakby sam popełnił zbrodnię. Paragraf 13, jak wolno było sądzić, dawno już nieaktualny, dotyczył służby w carskiej ochranie. Analogiczna służba, tylko nieco później, uważana jednak była za patriotyczny wyczyn. Istnieje pewna psychologiczna podstawa, by podejrzewać, że Stalin mógłby trafić na ławy oskarżonych także z tego paragrafu artykułu 58. Bynajmniej nie wszystkie dokumenty dotyczące tego rodzaju służby uchowały się po lutym 1917 roku i zostały opublikowane. Pośpieszne spalenie archiwów w pierwszych dniach rewolucji lutowej wydaje się być wspólnym dziełem niektórych zainteresowanych rewolucjonistów, bo też i po co było zaraz po zwycięstwie palić archiwa wroga, tak przecież interesujące. Punkt 14 karał za świadome uchylenie się od wykonania określonych obowiązków albo umyślnie niedbałe ich wykonanie. Przewidywane były kary oczywiście aż do rozstrzelania włącznie. W skrócie nazywało się to sabotażem albo ekonomiczną kontrrewolucją. Odróżnić to, co umyślne, od tego, co nieumyślne, mógł tylko funkcjonariusz śledczy, opierając się na swoim rewolucyjnym poczuciu sprawiedliwości. Ten sam paragraf stosowany był do chłopów niewykonujących dostaw obowiązkowych. Na podstawie tegoż paragrafu sądzono kołchoźników nie mających na swoim koncie koniecznej ilości roboczodniówek i więźniów w obozie niewykonujących normy. A rykoszetem zaczęto po wojnie stosować ten paragraf do szemranych kryminalistów z Ferajny za ucieczkę z obozu.
Dzięki szerokiej wykładni ucieczka taka nie była już dowodem tęsknoty za lubą wolnością, lecz próbą poderwania systemu obozowego. Taki to był ostatni płatek wachlarza 58 artykułu, wachlarza rozszczapieżonego nad całym obszarem ludzkiego życia. Po tym przeglądzie wielkiego artykułu nie potrafi już nas byle co zadziwić przy dalszych rozważaniach. Gdzie jest prawo, tam jest też przestępstwo. Bułat 58 artykułu, wypróbowany w 27 roku zaraz po wykryciu, hartowany później we wszystkich potokach następnego dziesięciolecia, zastosowany został z pełnym rozmachem i świstem przy ataku prawa na lud w latach 1937-38. Trzeba zaznaczyć, że operacja 37 roku nie miała w sobie nic żywiołowego, lecz była zaplanowana, że w pierwszej połowie tego roku w licznych więzieniach Związku przeprowadzono odpowiednie przeróbki, z cel wyniesiono prycze, porobiono nary na całą szerokość celi, jedno- i dwukondygnacyjne. Starzy aresztanci wspominają, że ponoć już pierwszy cios był zmasowany. Zadano go pewnej nocy sierpniowej na całym obszarze kraju jednocześnie, ale znając naszą nieudolność, nie bardzo mi się chce temu wierzyć. Jesienią zaś, kiedy wszyscy wierzyli święcie w powszechną wielką amnestię w związku z 20-leciem października, figlarz Stalin dorzucił do kodeksu nowe, niesłychane dotąd terminy kar – 15 i 20 lat. 25-letni termin kary pojawił się zaś w kodeksie na 30-lecie października w 1947 roku. Nie ma potrzeby powtarzania tu o roku 1937 tego, co już o nim pisano i co nieraz jeszcze będzie powtórzone, że był to cios druzgoczący kierownicze kadry partii, administracji, dowództwa armii i najwyższe kręgi samego GPU-NKWD. W ani jednym chyba okręgu nie uchował się ani jeden pierwszy sekretarz obkomu albo przewodniczący Rady Okręgowej. Stalin dobierał sobie poręczniejszych ludzi. Teraz, znając przebieg chińskiej rewolucji kulturalnej, wybuchła też w 17 lat po ostatecznym zwycięstwie, możemy z o wiele większym prawdopodobieństwem zakładać istnienie tej historycznej prawidłowości. I nawet sam Stalin zaczyna już wydawać się tylko ślepą i działającą na powierzchni siłą, narzędziem. Olga Czawczawadze opowiada, jak to się odbywało w Tbilisi w 1938 roku. Aresztowano przewodniczącego Rady Miejskiej, jego zastępcę, wszystkich 11 naczelników wydziałów, ich pomocników, wszystkich głównych księgowych, wszystkich naczelnych ekonomistów. Wyznaczono nowych. Minęły 2 miesiące i już znowu idą do więzienia przewodniczący, zastępca, wszyscy 11 naczelnicy wydziałów, wszyscy główni księgowi, wszyscy naczelni ekonomiści. Na wolności zostali zwykli księgowi, maszynistki, sprzątaczki i gońcy. Przy represjach wobec szeregowych członków partii przestrzegano, jak się wydaje, pewnej zasady niejawnej, nigdzie nie nazwanej po imieniu w protokołach i w sentencjach wyroków, aresztować przede wszystkim członków partii ze stażem sprzed 1924 roku. Szczególnie stanowczo przestrzegano tego w Leningradzie, ponieważ to oni właśnie podpisali wszyscy platformę nowej opozycji. A jak mogli jej nie podpisać? Jak mogli nie ufać swojemu leningradzkiemu komitetowi gubernialnemu? Oto obrazek z tych lat. Odbywa się w okręgu moskiewskim partyjna konferencja rejonowa. Przewodniczący nowy sekretarz rejkomu dopiero niedawno objął stanowisko po aresztowanym poprzedniku. Na zakończenie konferencji poddaje się pod głosowanie pismo do towarzysza Stalina z zapewnieniem wierności. Oczywiście wszyscy wstają, podobnie jak w trakcie konferencji wszyscy zrywali się na równe nogi za każdym razem, gdy z mównicy padało jego nazwisko. W niewielkiej sali grzmią burzliwe oklaski przekształcające się w owacje. 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Oklaski wciąż jeszcze są burzliwe i wciąż przekształcają się w owacje, ale dłonie już bolą, ale już drętwieją uniesione ręce, ale już starsi ludzie tracą oddech,
ale już robi się bardzo głupio nawet tym, co szczerze uwielbiają Stalina. Tylko, że kto pierwszy ośmieli się przestać? Mógłby to zrobić sekretarz rajkomu. Stoi na trybunie, dopiero co odczytał tekst orędzia. Ale to świeży człowiek objął miejsce po aresztowanym. Sam się boi. Przecież tu w sali stoją i klaszczą NKWD-ści. Już oni dobrze patrzą, kto pierwszy przestanie. I oklaski w tej małej, nieznanej sali, oklaski, których wódz nie słyszy, trwają 6 minut, 7 minut, 8 minut. Ci ludzie są zgubieni, straceni, już nie mogą przestać, póki wszyscy nie zwalą się z pękniętym sercem. Jeszcze tam w głębi sali, w ciżbie, można próbować małego szachrajstwa, bić oklaski rzadziej, nie tak silnie, nie z takim ferworem, ale w prezydium, na oczach wszystkich obecnych. Dyrektor miejscowej papierni, silny człowiek z dużym poczuciem niezależności, stoi w prezydium i rozumiejąc cały fałsz, całą beznadziejność sytuacji, klaszcze. 9. minutę. 10. Spogląda markotnie na sekretarza rajkomu, ale ten nie śmie zaprzestać klaskania. Opętanie zbiorowe. Zergając na siebie wzajem, z resztką nadziei, ale udając zachwyt, kierownicy rejonu będą klaskać aż do upadku, póki nie zaczną ich stąd dygować na noszach. I nawet wtedy ci, co zostali, ani drgną. I oto dyrektor papierni w 11. minucie oklasków przybiera rzeczowy wyraz twarzy i siada na swoim krześle za stołem prezydialnym. I o dziwo! Gdzież podział się ogólny, nieopisany entuzjazm? Wszyscy naraz z punktu przerywają oklaski i też siadają. Uratowani. Wiewiórka domyśliła się nagle, jak wyskoczyć z koła. Ale właśnie w ten sposób wykrywa się niezależnych. Tej samej nocy dyrektor fabryki zostaje aresztowany. Z łatwością znajdują się zupełnie inne powody, żeby dać mu 10 lat. Ale gdy już podpisał 206 protokół zakończenia śledztwa, przesłuchujący upomniał go jednak. I żebyś nigdy nie był pierwszy do przerywania oklasków. A jak poradzimy sobie inaczej? A jak to przestać? To jest właśnie darwinowski dobór naturalny. To jest właśnie ogłupianie ludzi. Ale dziś tworzy się nowy mit. Każde drukowane opowiadanie, każde wspomnienie o 37 roku sprowadza się nieuchronnie do opowieści o tragedii komunistycznych przywódców. Już nas przekonano, już bezwiednie wierzymy, że 37 i 38 więzienny rok to był właśnie proces eliminacji wybitnych komunistów i właściwie więcej nikogo. Ale grube ryby partyjne i wyżsi biurokraci nie mogli stanowić więcej niż 10% tych milionów, które weszły pod klucz. Nawet w leningradzkich kolejkach wyczekujących z paczkami pod więzieniem najwięcej było prostych kobiet z wyglądu przypominających mleczarki. Pośrednie dane statystyczne sugerują, a zeznania świadków dowodzą, że w 37 roku nie wymarłe jeszcze specpasiołki rozkułaczonych chłopów przeniesione zostały na archipelag. Ludzi albo wysyłano do łagrów, albo ich osiedla opasywano kolczastym drutem zony. W ten sposób wielka rzeka 29 roku stała się dopływem potoku 37, zasilając go milionową swoją masą. Ci, którzy uniesieni zostali w latach 37-38 przez ten potok i na poły tylko żywi ocknęli się aż na archipelagu, stanowili mieszaninę tak pstrą i dziwaczną, że długo można łamać sobie głowę, chcąc znaleźć tu drogę badań jakiejś prawidłowości. Tym mniej zrozumiałe były one dla współczesnych. W istocie zaś chodziło w tych latach o osiągnięcie cyfry zleconego limitu, dostarczenie ustalonego z góry kontyngentu. Każde miasto, rejon, jednostka wojskowa otrzymywała plan wyrażony w cyfrach i miały wykonać go w terminie. Cała reszta zależała od wprawy agentów operacyjnych. Były czekista Aleksander Kałganow wspomina, jak to do Taszkentu nadeszła depesza. Przysłać 200. Oni zaś dopiero co przeczesali miasto i zdawało się, że już nie ma kogo brać. No, podrzucono im tam z prowincji jakieś 100, to prawda. Jest pomysł. Można aresztować przez milicję pospolitaków
i przekwalifikować na 58. Załatwione. Ale do cyfry kontrolnej wciąż daleko. Milicja donosi. Co robić? Na jednym z placów miejskich cyganie bezczelnie rozbili tabor. Jest pomysł otoczyć go w mig i wszystkich mężczyzn od 17 do 60-latków zagarnąć jako 58-ków. Limit osiągnięty. Zdarzało się i tak. Czekiści Osetii, jak podaje naczelnik milicji Zabołowski, otrzymali zlecenie rozstrzelania na terenie swojej republiki 500 ludzi. Poprosili sami o zwiększenie limitu i dostali pozwolenie na dodatkowych 250. Depesze te, powierzchownie zakamuflowane, przesyłane były przez zwykłą sieć łączności. W mieście Temriuk telegrafistka ze świętą naiwnością przetelefonowała do NKWD. Mają wysłać jutro do Krasnodaru 240 skrzynek mydła. Następnego dnia dowiedziała się o licznych aresztowaniach i wysłaniu ujętych i domyśliła się. Zwierzyła się przyjaciółce, jaką to depeszę przekazała. Natychmiast ją wsadzili. Czy zupełnym tylko przypadkiem człowiek tu występował jako skrzynka mydła? A może? Bo jeśli pomyśleć o technologii mydlarstwa. Oczywiście pewne prawidłowości cząstkowe da się wyodrębnić. Podlegają aresztowaniu. Nasi za granicą, autentyczni szpiedzy. Są to często żarliwi kominternowcy albo czekiści. Wiele atrakcyjnych kobiet. Dostają odwołanie, na granicy biorą ich pod straż, następnie konfrontacja z ich byłym szefem z kominformu. Może nim być na przykład Mirow Korona. Szef potwierdza, że sam był agentem jakiegoś obcego wywiadu, a więc jego podwładni są winni automatycznie i tym więcej naszkodzili, im są uczciwsi. Pracownicy KWZD, Kitajsko-Wastocznej Żelaznej Drogi, czyli Wschodniochińskiej Kolei Żelaznej, przedsiębiorstwa mieszanego, linia była zbudowana i zarządzana przez ZSSR na terenie Mandżurii. Dała powód do starć wojennych między Chinami a ZSRR w roku 1929. Wszyscy co do jednego byli sowieccy pracownicy KWZD, okazują się japońskimi szpiegami, nie wyłączając żon, dzieci i babek. Ale trzeba przyznać, że przymykano ich już od dobrych paru lat. Koreańczycy z Dalekiego Wschodu zesłani do Kazachstanu. Pierwszy wypadek karania za pochodzenie, za krew. Leningradzcy Estończycy. Wszyscy aresztowani na zasadzie brzmienia nazwiska jako szpiedzy Białej Estonii. Wszyscy łotewscy strzelcy. Pułk strzelców łotewskich znany był w roku 1918 jako Gwardia Lenina. I Łotysze czekiści, tak jak Łotysze akuszerzy rewolucji, stanowiący całkiem niedawno Kościec i Chlubę Czeki. I nawet ci komuniści z burżuazyjnej Łotwy, których w 21 roku wymieniono, aby oszczędzić im odsiadywania straszliwych 2- i 3-letnich wyroków łotewskich. Zlikwidowano w Leningradzie łotewski oddział Instytutu imienia Hercena, łotewski Dom Kultury, Klub Estoński, łotewskie Technikum, łotewską i estońską gazetę. Wśród tego zgiełku kończy się po cichu rozkładanie wielkiego pasjansa. Wyłapują jeszcze niedorżniętych. Już nie ma co bawić się w sekrety. Już czas kończyć tę grę. Socjalistów pakują teraz do więzień całymi koloniami zesłańczymi, na przykład Ufa, Saratów. Sądzą ich ryczałtem i pędzą stadami do rzeźni archipelagu. O inteligencji nigdy nie zapomniano przy poprzednich falach, nie zapomina się też i teraz. Dość jednego studenckiego donosu, ta kombinacja słowna od dawna już nie brzmi dziwacznie, że lektor na uczelni cytuje przeważnie Lenina i Marksa, a Stalina nie cytuje i lektor na następnym wykładzie już się nie pojawia. A co jeśli w ogóle nie cytuje? I idą do paki wszyscy leningradcy orientaliści średniego i młodszego pokolenia. Idzie pod klucz pełny skład Instytutu Badań Północy, prócz konfidentów. Nie gardzi się też zwykłymi nauczycielami szkolnymi. W Swierdłowsku inscenizuje się sprawę 30 nauczycieli szkół średnich z kierownikiem Okręgowego Wydziału Oświaty Perlem na czele. Jeden z miażdżących punktów oskarżenia brzmi: urządzali w szkołach zabawy choinkowe,
po to, aby podpalać szkoły. 5 z nich zamęczono w trakcie śledztwa, skonali przed rozprawą. 24 umarło w obozach. 30 Iwan Arystaulowicz Punicz wrócił i został zrehabilitowany. Gdyby i on umarł, przeoczylibyśmy tu tych 30, tak jak pomijamy samochcąc miliony. Liczni świadkowie występujący w ich sprawie mieszkali sobie dalej w Swierdłowsku. Niczego im nie brak. Kadrowi działacze, wyżsi urzędnicy, zasłużeni renciści. Dobór darwinowski. Także na lby inżynierów, już sowieckiego chowu, już nie burżuazyjnych, maczuga spada z regularnością wahadła. Inżynierowi górniczemu, Mikołajowi Mikowowi, przebijany z dwóch końców tunel nie zbiegł się z powodu przesunięcia się pokładów. Artykuł 58, 20 lat. 6 geologów, grupa Kotowicza, za umyślne ukrycie złóż cyny, to znaczy nie odkrycie ich, w nadziei na przyjście Niemców do nas. 58 artykuł, paragraf 7, po 10 lat. W ślad za głównym potokiem zdążają specdopływy, żony, CR, członkowie rodziny. Żonom działaczy partyjnych, a miejscami Leningrad, także wszystkim, którzy dostali 10 lat bez prawa korespondencji, których więc już nie ma, a również bliskim krewnym, dają z reguły po 8 lat. Zawsze jednak mniej niż kułakom, przy tym dzieci zostają na stałym lądzie. Haldy ofiar, góry ofiar. Atak frontalny NKWD na miasta. SP Matwiejew, ta sama fala, choć w kilku odrębnych procesach, zabrała męża i 3 braci. I 3 z tej 4 nigdy już nie wróci. Na odcinku dozorowanym przez pewnego technika elektryka zerwał się przewód wysokiego napięcia. Paragraf 58, 20 lat. Robotnik z Permu, Nowikow, oskarżony o próbę wysadzenia w powietrze mostu na Kamie. Jużakowa, także z Permu, aresztowano z dziećmi. Po żonę przyszli tejżej nocy. Okazano jej listę jakichś osób i kazano podpisać, że wszyscy wymienieni spotykali się w ich mieszkaniu na eserowsko-mięszewickich zebraniach konspiracyjnych, których oczywiście wcale nie było. Miała być za to wypuszczona, a zostawiła 3 dzieci. Podpisała, tamtych wszystkich zgubiła, a sama, rzecz jasna, też już nie wyszła na wolność. Nadjeżdżę Judenicz aresztowano za brzmienie nazwiska. Co prawda po 9 miesiącach ustalono, że nie jest jednak krewną białogwardyjskiego generała i puszczono ją wolno. Głupstwo, nieprawdaż. Przez ten czas tylko matka jej umarła ze zmartwienia. W Starej Ruscie szedł w kinie film Lenin w październiku. Ktoś zwrócił uwagę na replikę. Palczyński powinien to wiedzieć, a Palczyński bronił Pałacu Zimowego. Zaraz, toć przecież u nas pracuje pielęgniarka. Też Palczyńska. Brać ją! No i zabrali. I okazało się, że to istotnie żona Palczyńskiego, która po rozstrzelaniu męża znalazła się na głębokiej prowincji. Bracia Boruszenko, Paweł, Iwan i Stiepan przyjechali w 1930 z Polski jeszcze jako dzieci do krewnych. Teraz młodzieńcy dostają za PSZ, podejrzenie o szpiegostwo, po 10 lat. Pewna tramwajarka z Krasnodaru późną nocą wracała pieszo z remizy i na przedmieściu nieszczęściem minęła buksującą w blocie ciężarówkę, koło której uwijali się jacyś ludzie. Zdążyła zobaczyć, że wóz ten jest pełen trupów. Ręce i nogi sterczały spod brezentu. Zapisano jej nazwisko i następnego dnia już była aresztowana. Oficer śledczy spytał ją, co widziała. Uczciwie powiedziała prawdę. Dobór darwinowski. Agitacja antysowiecka. 10 lat. Pewien hydraulik wyłączał w swoim pokoju głośnik za każdym razem, kiedy nadawane były nieskończenie długie listy holdownicze do Stalina. Kto dziś je pamięta? Godzinami, dzień w dzień, zawsze to samo, do ogłupienia. Zapewne pamięta je dobrze speaker Lewitan. Czytał je z naciskiem i wielkim uczuciem. Sąsiad doniósł. O, gdzie jest teraz ten sąsiad? Wyrok? Element socjalnie niebezpieczny. 8 lat. Pewien zdun, pół analfabeta, lubił w wolnych chwilach uwieczniać swój podpis.
co dodawało mu powagi we własnych oczach. Czystego papieru brakowało, uwieczniał się więc na gazetach. Gazetę z podobizną ojca i nauczyciela ozdobioną kulfonami z Duna sąsiedzi znaleźli w worku we wspólnym klozecie. Asa, 10 lat. Stalin i jego świta lubili własne portrety, zapełniali nimi gazety, powielali je namiętnie w milionach kopii. Muchy nie bardzo umiały uszanować te świętości. Gazety też żal było nie użyć i wielu nieszczęśliwców także złapało za to wyrok. Aresztowania przetaczały się przez ulice i domy jak epidemie. Tak jak ludzie bezwiednie roznoszą zarazę przez podanie ręki, oddech, odzież, tak też przez podanie ręki, oddech, uliczne spotkanie rozsiewali wokół zarazki nieuchronnego aresztowania. Jeśli bowiem pisane ci jest, że jutro będziesz musiał się przyznać, iż kleciłeś podziemną grupę celem zatrucia wodociągów miejskich, dziś zaś ja ci rękę na ulicy podałem, to znaczy, że ja jestem zgubiony. 7 lat wcześniej miasto przyglądało się rozgramianiu wsi i widziało w tym rzecz naturalną. Teraz wieś mogłaby tak samo przyglądać się rozgramianiu miast, ale była zbyt ciemna, zresztą ją samą właśnie dobijano. Geometra Saunin dostał 15 lat za pomór bydła w powiecie i marne zbiory, a powiatowa góra poszła za to już pod murek. Przyjechał na pole sekretarz rajkomu, żeby przyspieszyć trochę orkę i zapytał go stary chłop, czy aby sekretarz wie, że przez całe 7 lat kołchoźnicy za swoje dniówki nie dostali ani szczypty ziarna, tylko słomę, a tej też niewiele. Za to pytanie dziadek dostał asa, 10 lat. Inny był los pewnego chłopa z 6 dzieci. Przez te właśnie 6 gąb nasz chłop się nie szczędził, pracował dla kołchozu. Wciąż miał nadzieję, że coś sobie wykołaczy. I rzeczywiście dano mu w końcu order. Wręczano go na zebraniu, były przemówienia. W swojej odpowiedzi rozczulony chłop powiedział: ech, zamiast tego orderu, to by mi się lepiej spudzik mąki przydał. A może by jednak? Wilczym śmiechem zaniosło się całe zebranie i ze swoimi 6 gębami poszedł nowo odznaczony na zesłanie. Czy możemy to wszystko uogólnić i wyciągnąć wspólny wniosek, że wsadzano niewinnych? Ale zapomnieliśmy powiedzieć, że samo pojęcie winy zostało skasowane jeszcze w zaraniu proletariackiej rewolucji, a w początkach lat 30. uznane za atrybut prawicowego oportunizmu. Także nie możemy teraz spekulować na tych przestarzałych pojęciach winy i niewinności. Powracająca fala 1939 roku jest to wypadek w dziejach organów niesłychany, plama na ich historii. Zresztą ten kontrpotok był niewielki, nie przekraczał 1 czy 2% liczby tych, których poprzednio wzięto, jeszcze nieskazanych, jeszcze niezesłanych daleko, jeszcze nie umarłych. Niewielki, ale umiejętnie wykorzystany. Było to reszta z rubla, 1 kopiejka. Tyle, ile trzeba, żeby zwalić wszystko na ohydnego Jeżowa, żeby wzmocnić pozycję nowego nominata Berii i żeby jeszcze jaśniej zabłysnął wódz. Za cenę tej kopiejki udało się zręcznie wdeptać w ziemię resztę rubla. Przecież jeśli połapali się i wypuścili, gazety pisały nawet z szaleńczą odwagą o sporadycznych wypadkach niezawinionej potwarzy, zatem wszyscy pozostali więźniowie to już na pewno szubrawcy, a ci, co wrócili, zachowywali milczenie. Podpisali przecież zobowiązanie. Oni mieli ze strachu. I jakaś tylko ich część zdążyła poznać jakąś cząstkę tajemnic archipelagu. Podział zajęć był wciąż ten sam. Suki nocą, pochody w dzień. Zresztą stratę tej kopiejki szybko sobie odbito. W tych samych latach dzięki tym samym paragrafom nieogarnionego artykułu. No kto w ogóle zauważył w 40 roku falę żon wywiezionych za niewyrzeczenie się aresztowanych już mężów? No kto pamięta w Tambowie, że w tym spokojnym roku aresztowano cały jazz band grający w kinie Modern
bo okazało się, że to sami wrogowie ludu. A kto zauważył 30 tysięcy Czechów, którzy w 1939 roku uciekli z okupowanej Czechosłowacji, by szukać przystani w pobratymczym kraju słowiańskim w ZSSR? Nie można było zaręczyć, że ktoś z nich nie jest szpiegiem. Wszystkich ich zesłano do obozów północy. Oto skąd wypłynął nagle w czasie wojny czechosłowacki korpus. Ale zaraz, czy to nie w 1939 roku podaliśmy pomocną dłoń zachodnim Ukraińcom, zachodnim Białorusinom, a później w 1940 mieszkańcom krajów nadbałtyckich i Mołdawianom? Okazało się wszakże, że nasi bracia są zupełnie nieprzeczyszczeni i popłynęły stamtąd całe ludzkie potoki w trybie społecznej profilaktyki. Zesłano ich na północ i do Azji Środkowej, a były to setki i setki tysięcy ludzi. Ciekawe, co im wmawiano, zachodnim Ukraińcom współpracę z pańską Polską, mieszkańcom Bukowiny i Besarabii kolaborację z Białą Rumunią, a Żydom, którzy uciekli do nas spod niemieckiej okupacji w Polsce, współpracę z gestapo, to jasne, na przykład M. Pinchasik. Wzięto wszystkich zbyt zamożnych, wpływowych, przy okazji wszystkich zbyt samodzielnych, zbyt łebskich, zbyt rzucających się w oczy. W dawnych polskich okręgach szczególnie wielu Polaków wtedy właśnie zapełnił się nieszczęsny Katyń. Wtedy to w obozach dalekiej północy zmagazynowano przyszłą armię Andersa. Wszędzie chwytano oficerów. Tak oto ludność zgrzeblono, aby siedziała cicho, pozbawiona wszelkich możliwych przywódców ruchu oporu. Tak oto uczono ludzi rozumu, tak obumierały dawne kontakty i znajomości. Finlandia oddała nam przesmyk bez mieszkańców, za to z Karelii i z Leningradu w 1940 roku wygarnięto i przesiedlono obywateli fińskiej krwi. Myśmy tego strumyka nie zauważyli. W naszych żyłach nie płynie fińska krew. W trakcie wojny fińskiej przeprowadzono też pierwszy eksperyment oddawania pod sąd naszych żołnierzy, którzy dostali się do niewoli jako zdrajców ojczyzny. Był to pierwszy taki eksperyment w historii ludzkości. No i masz, wcaleśmy tego nie zauważyli. Próba się udała, a właśnie wybuchła wielka wojna i zaczął się nasz gigantyczny odwrót. Z republik zachodnich oddawanych wrogowi na pożarcie trzeba było duchem w ciągu liczonych dni wygarnąć jeszcze kogo się da. Na Litwie zostawiono w pośpiechu na łasce losu całe jednostki wojskowe, pułki, dywizjony przeciwlotnicze i artyleryjskie, ale poradzono sobie z deportacją kilku tysięcy rodzin nieprawomyślnych Litwinów. 4000 oddano potem na rozgrabienie kryminalistom w obozie krasnojarskim. 28 czerwca zaczęły się śpieszne aresztowania na Łotwie i w Estonii, ale już ziemia paliła się pod nogami i trzeba było uciekać jeszcze śpieszniej. Zapomniano o ewakuacji całych twierdz, na przykład Brzeskiej, ale nie zapomniano o rozstrzelaniu więźniów politycznych w celach i na podworcach więzień we Lwowie, w Równem, w Tallinie i w licznych innych miastach zachodnich okręgów. W dorpackim więzieniu wystrzelano 192 ludzi. Zwłoki wrzucono do studni. Czy można to sobie wyobrazić? Nie wiesz, człowieku, o niczym, a tu drzwi celi się otwierają i ktoś do ciebie strzela. Twojego krzyku przedśmiertelnego nie usłyszy nikt i nie powtórzy nikt prócz głazów więziennych. Powiadają zresztą, że kogoś tam nie zdążono dostrzelić. Może jeszcze trafi do naszych rąk jakaś książka o tej sprawie. W 1941 roku Niemcy tak szybko i raptownie otoczyli i odcięli miasto Taganrog, że na stacji w towarowych wagonach została masa więźniów, których miano ewakuować. Co tu robić? Nie można ich przecież puścić samopas. Nie można też oddać Niemcom. Przywieziono więc cysterny z ropą naftową, polano nią wagony i podpalono je. Wszyscy spłonęli żywcem. Na zapleczu pierwszy potok wojenny składał się z plotkarzy i siewców paniki,
aresztowanych na podstawie specjalnej, niezależnej od kodeksu ustawy wydanej w pierwszych dniach wojny. O mały włos, nie odczułem tej ustawy na własnej skórze. Stanąłem w kolejce do sklepu z pieczywem, milicjant wywołał mnie i już mnie prowadził dla zaokrąglenia rachunku i wojna zaczęłaby się dla mnie od razu w gułagu, ale nie na froncie, gdyby szczęśliwie ktoś się za mną nie ujął. Był to próbny upust krwi. Miał na celu wzmocnienie ogólnej dyscypliny. Dawano wszystkim po 10 lat, ale nie brano tu za podstawę 58 artykułu i ci nieliczni, którzy przetrzymali obozy lat wojny, doczekali się w 1945 roku amnestii. Następnie szła fala tych, co nie oddali radioodbiorników albo części radiowych. Za jedną wykrytą na podstawie donosu lampę radiową dawano 10 lat. Następnie przyszedł potok Niemców z Republiki Nadwołżańskiej, kolonistów z Ukrainy i z Kaukazu Północnego i wszystkich w ogóle Niemców mieszkających w różnych okolicach Związku. Kryterium była niemiecka krew. I nawet bohaterowie wojny domowej i starzy członkowie partii, jeśli byli niemieckiego pochodzenia, szli na zesłanie. Pochodzenie określano na podstawie nazwiska, a inżynier-konstruktor Wasylij Okorokow, Okorok Szynka, uważając, że nie wypada podpisywać się tak na projektach, jeszcze w latach 30., kiedy to nie było zabronione, zmienił nazwisko na Robert Stecker. Ładne, prawda? Nawet sobie podpis odpowiednio wyrobił, a teraz niczego nie potrafił wykazać i był aresztowany jako Niemiec. To wasze nazwisko rodowe? A jakie zlecenia dostaliście od faszystowskiego wywiadu? Albo ten Kawierzniew z Tambowa, który jeszcze w 1918 roku zmienił swoje niesympatyczne nazwisko, Kawierzni znaczy zdradliwy, na Kolbę. Kiedyż on z kolei podzielił los Okorokowa? Deportacja Niemców była w swojej istocie tym samym, co akcja rozkułaczania. Miała tylko charakter łagodniejszy, bo zezwalano zabierać ze sobą więcej rzeczy i nie posyłano ludzi do tak beznadziejnych, zatraconych okolic. Prawnej zaś podstawy ani jedna, ani druga z tych akcji żadnej nie miała. Kodeks karny swoją drogą, a deportacja setek tysięcy ludzi swoją. Był to osobisty rozkaz monarchy. Prócz tego był to pierwszy jego eksperyment narodowościowy na taką skalę. Sprawa interesowała go w teoretycznym aspekcie. Pod koniec lata 1941, a jeszcze żwawiej jesienią, ruszyła rzeka kotlarzy. Byli to obrońcy kraju, żołnierze, ci sami, których parę miesięcy wcześniej żegnały nasze miasta kwiatami i muzyką, którzy zaraz potem znosić musieli najcięższe ciosy niemieckich wojsk pancernych, aby w ogólnym chaosie i całkiem nie z własnej winy znaleźć się nie w niewoli bynajmniej, ale w izolowanych grupach bojowych, w kotłach, otoczonych przez Niemców, skąd potrafili przebić się do swoich. I zamiast obdarzyć ich po powrocie braterskim uściskiem, jakby to zrobiła każda inna armia w świecie, pozwolić wypocząć, odwiedzić bliskich, a potem dopiero wrócić do szeregów, wieziono ich w klimacie podejrzeń, rozbrojoną, bezprawną gromadą na punkty kontroli i segregacji, gdzie oficerowie wydziałów specjalnych zaczynali od podawania w wątpliwość każdego ich słowa, a nawet ich tożsamości. Metodą kontroli były badania krzyżowe, konfrontacje, skłanianie do wzajemnych oskarżeń. Po kontroli części kotlarzy przywracano ich dawne imiona, rangę, zaufanie. Ci szli z powrotem do wojska. Druga część, chwilowo mniejsza, złożyła się na pierwszy potok zdrajców ojczyzny. Dostawali 58.1b, ale z początku, gdy jeszcze brak było standardowych ustaleń, wlepiano im poniżej 10. W ten sposób oczyszczano armię czynną. Ale istniała jeszcze ogromna armia bezczynna na Dalekim Wschodzie i w Mongolii. Nie pozwolić, aby ta armia zardzewiała. Oto było szczytne zadanie wydziałów specjalnych i bohaterów Halchengolu i bitwy nad jeziorem Hassan. Zaczynały z bezczynności świeżbić języki, tym bardziej,
że dano im teraz do ćwiczenia automaty Dziegtiariewa i pułkowe miotacze min, dotąd trzymane w tajemnicy przed własnym wojskiem. Mając w ręku taką broń, nie potrafili zrozumieć przyczyn naszego odwrotu na zachodzie. Przestrzenie Syberii i Uralu nie pozwalały im dostrzec, że cofając się po 120 km dziennie, powtarzamy po prostu manewr Kutuzowa, co to zwabił przeciwnika w głąb kraju. Ułatwić zrozumienie mógł tylko potok z Armii Wschodniej na archipelag. I usta się zamknęły, a wiara stała się niezłomną. Rozumie się, że z wysokich sfer też się polał potok winowajców odwrotu. Toć nie nasz wielki stratek tu zawinił. Był to niewielki, liczący jakieś półsetki osób potok generalski, wchłonięty przez moskiewskie więzienia latem 1941 roku. W październiku tegoż roku wysłano ich etapem dalej. Wśród tych generałów większość stanowili lotnicy, dowódca sił lotniczych Smuszkiewicz, generał Ptuchin powiadał, gdybym z góry wiedział, to naprzód bym pozbył się bomb nad głową ojca rodzonego, a już potem mógłbym tu sobie wylądować. I inni. Zwycięstwo pod Moskwą spowodowało nowy przypływ. Byli to mieszkańcy Moskwy, na których ciążyła pewna wina. Po bliższym rozpatrzeniu okazało się, że to ci, którzy nie uciekli i nie ewakuowali się, tylko odważnie zostali w zagrożonej przez wroga i opuszczonej przez władzę stolicy. Tym samym byli podejrzani. Albo podrywanie autorytetu władzy, bądź to, że czekali na Niemców. Potok ten aż do samego roku 1945 dostarczał żeru śledczym Moskwy i Leningradu. Rozumie się też, że artykuł 58, paragraf 10 ASA ani na chwilę nie wychodził z użycia i przez całą wojnę dawał się we znaki frontowi i zapleczu. Wlepiano go ewakuowanym, jeśli paplali o okropnościach odwrotu. Z gazet zaś jasno wynikało, że odwrót odbywa się zgodnie z planem. Wlepiono tyłowym oszczercom, twierdzącym, że przydziały są za małe. Na froncie wlepiano go potwarcom, utrzymującym, że Niemcy są technicznie mocni. W 1942 roku wlepiano go wszędzie tym, którzy kłamliwie głosili, że w oblężonym Leningradzie ludzie marli z głodu. W tym samym roku, po niefortunnych operacjach na Krymie, desant pod Kierczem, 120 tysięcy jeńców, pod Charkowem jeszcze więcej, w trakcie wielkiego odwrotu naszego południowego zgrupowania na Kaukaz i w stronę Wołgi, spłynął jeszcze bardzo ważny potok oficerów i żołnierzy, którzy nie chcieli na straconych pozycjach stać na przekór śmierci i cofali się bez zezwolenia. Byli to ci sami, którym wedle słów nieśmiertelnego stalinowskiego rozkazu numer 227 ojczyzna nie może wybaczyć swojej hańby. Ten potok nie dotarł jednak do gułagu. W przyspieszonym tempie, przepuszczony przez tryby dywizyjnych trybunałów, zapędzony był w całości do kompanii karnych i bez śladu wsiąkł w czerwony piach pierwszej linii frontu. Był to cement podwalin stalingradzkiego zwycięstwa, ale nie znalazł miejsca w ogólnej historii Rosji. Trafił tylko do części szczegółowej dziejów kanalizacji. Nawiasem, my także próbujemy opisać tu jedynie te potoki, które spływały do gułagu z zewnątrz. Nieustannie zaś przetaczane wewnętrzne zawartości z jednego pojemnika gułagu do drugiego, tak zwane obozowe wyroki, rozdawane na prawo i lewo, zwłaszcza podczas wojny, nie są brane pod uwagę w tym rozdziale. Uczciwość każe wymienić tu także kontrpotoki okresu wojny. Już wspomniani Czesi, Polacy, zwalniani z obozów na front kryminaliści. Od 1943 roku, od kiedy los wojny odwrócił się i nasi zaczęli brać górę, zaczął się trwający aż do roku 1946 coraz obfitszy wielomilionowy wpływ ludzi pojmanych na terenach zachodnich i na terytorium Europy. Składał się on z dwóch podstawowych kategorii. Z cywilów, którzy spędzili jakiś czas z Niemcami, albo u Niemców, wlepiano im dychę z literką A, 58.1a.
Z wojskowych, którzy byli jakiś czas w niewoli, wlepiano im dychę z literką B, 58-1B. Każdy, kto znalazł się pod okupacją, chciał jakoś żyć i dlatego musiał coś robić. Stąd też mógł teoretycznie zarobić nie tylko na chleb, lecz na przyszły wyrok. Jeśli nie wprost za zdradę kraju, to przynajmniej za pomaganie okupantowi. W praktyce wystarczyło jednak zaznaczyć przez odpowiednią numerację paszportów, że ktoś mieszkał na terenach okupowanych. Aresztowanie wszystkich takich osób nie było racjonalne z punktu widzenia gospodarczego, bo groziło wyludnieniem zbyt dużych obszarów. Dla podciągnięcia wzwyż społecznej świadomości wystarczyło wsadzić tylko pewien procent winnych, półwinnych, ćwierćwinnych oraz tych, co suszyli z nimi onuce na tym samym plocie. A przecież jeden tylko procent jednego tylko miliona daje w rezultacie tuzin pełnokrwistych punktów obozowych. Nie należy sądzić, że rzetelny udział w podziemnej antyniemieckiej organizacji istotnie chronił człowieka przed porwaniem przez ten potok. Wypadek tego kijowskiego komsomolca, którego podziemna organizacja w celach wywiadowczych skierowała do służby w Policji Miejskiej, nie był czymś wyjątkowym. Chłopak uczciwie informował o wszystkim komsomolców, ale po przyjściu naszych dostał swoją dychę, bo nie mógł przecież w trakcie służby policyjnej nie przesiąknąć wrażym duchem i wcale nie wykonywać wrażych pouczeń. Jeszcze ostrzej i surowiej wyrokowano o tych, którzy mieli za sobą pobyt w Europie, choćby w charakterze raba z naszywką OST, bo przecież poznali jakiś strzęp tamecznego życia i mogli o nim snuć opowieści. Opowieści zaś takie już od dawna nam niemiłe, wyjąwszy relacje podróżnicze prawomyślnych literatów, były całkiem już nie na miejscu w latach powojennych, pełnych ruin i niedostatku. Opowiadać natomiast, że w Europie wszystko jest do niczego i że w ogóle żyć tam nie sposób, do tego nie każdy był zdolny. Z tej właśnie przyczyny, a wcale nie za zwykłe pójście do niewoli, szła pod sąd większość jeńców, zwłaszcza ci, którzy zobaczyli na Zachodzie coś jeszcze poza niemieckim obozem śmierci. Nie od razu to się wyklarowało tak wyraźnie. I jeszcze w 1943 roku zdarzały się jakieś marginesowe i całkiem zbakierowane potoki, jak na przykład afrykański. Długo jeszcze nazywano go tak w orkuckich brygadach budowlanych. Byli to jeńcy rosyjscy, których Amerykanie odbili armii Rommla w Afryce, Hiwi, a później w 1948 roku odesłali ciężarowymi Studebekerami przez Egipt, Irak i Iran do ZSSR. Nad pustynną zatoką Morza Kaspijskiego od razu wtrącono ich za druty kolczaste, zerwano im dystynkcje wojskowe, zabrano im darowane amerykańskie ciuchy, oczywiście na rzecz agentów, a nie skarbu, i wysłano na Workutę do dyspozycji, nie wlepiając z nieprzyzwyczajenia żadnego artykułu ani wyroku. Ci Afrykanie traktowani byli na Workucie w zupełnie niesamowity sposób. Nie byli pod dozorem, ale nie wolno im było kroku zrobić bez przepustki. Tej zaś im nie dawano. Płacono im jak wolniakom, ale odnoszono się do nich jak do więźniów. A dyspozycje jakoś nie nadchodziły. Zapomniano o nich. Wynika to w sposób oczywisty z faktu, że tak samo bezwzględnie jak jeńców sądzono także internowanych. Oto przykład. W pierwszych dniach wojny morze wyrzuciło na szwedzki brzeg grupę naszych marynarzy rozbitków. Później przez całą wojnę żyli oni sobie na swobodzie w Szwecji, w takim dostatku i komforcie jak nigdy przedtem ani potem. Związek Sowiecki cofał się, przechodził do natarcia, atakował, zdychał i głodował, a ci szubrawcy napaśli sobie przez ten czas neutralne, grube pyski. Po wojnie Szwecja nam ich zwróciła. Zdrada kraju nie ulegała w tym wypadku wątpliwości, ale jednak coś tu nie grało. Pozwolono zatem tym wszystkim facetom pojechać sobie w różne strony i dopiero wtedy wrzepiono im co należy z artykułu o antysowieckiej agitacji, za nęcące opowiastki o wolności i sytości panującej w kapitalistycznej Szwecji. Grupa Kadenki. Z tą grupą zdarzył się później anegdotyczny wypadek.
W obozie już o Szwecji nie paplali, bojąc się dostać za to drugi wyrok, ale w Szwecji dowiedziano się jakoś o ich losie i w prasie pojawiły się oszczercze artykuły. Marynarze byli już w tym okresie w rozmaitych obozach, w rozsypce. Raptem ściągnięto ich wszystkich na mocy spec rozkazu do leningradzkich Krestów. 2 miesiące karmiono jak na ubój. Pozwolono zapuścić fryzury. Następnie przyodziano ich z dyskretną elegancją, wyjaśniono, co każdy ma mówić. Uprzedzono, że każdy drań, który piknie coś innego, dostanie 9 gramów w potylicę. I wprowadzono na konferencję prasową z zagranicznymi korespondentami, także tymi, którzy dobrze znali ich jeszcze w Szwecji. Eksinternowani wyglądali rześko, służyli wiadomościami, gdzie mieszkają, pracują, studiują, oburzali się na burżuazyjne oszczerstwa, o których niedawno przeczytali w zachodnich gazetach, wszak sprzedają je u nas w każdym kiosku, i wyjaśnili, że właśnie zmówili się na wspólne spotkanie w Leningradzie. Nikt nie zapytał o kwestię kosztów podróży. Ich świeży, kwitnący wygląd był najlepszą odpowiedzią na gazetowe ploty. Zawstydzeni żurnaliści odjechali, pisząc po drodze dementi. Zachodnia wyobraźnia nie mogła inaczej interpretować sprawy. Sprawców zaś uroczystości natychmiast zaprowadzono do łaźni, ostrzyżono, ubrano w stare łachy i odesłano do tych samych obozów. Ponieważ zachowali się jak należy, nikt z nich nie dostał drugiego wyroku. Ten ogólny nurt wyzwolonych spod okupacji zasiliły jeden za drugim wartkie i zborne potoki występnych narodów. W 1943 roku Kałmucy, Czeczeńcy, Ignuszowie, Balkarowie, Karaczajewcy. W 1944 Krymscy Tatarzy. Nie ruszyliby tak energicznie i żwawo na swoje wieczne zesłanie, gdyby organy nie otrzymały pomocy oddziałów regularnej armii i znacznej ilości wojskowych ciężarówek. Jednostki wojskowe dziarsko otaczały ały i ci, którzy tu zagnieździli się niegdyś na stulecia, w ciągu 24 godzin z szybkością desantu przerzucani byli na stacje kolejowe, pakowani do wagonów i z punktu ruszali na Syberię, do Kazachstanu, do Azji Środkowej, na rosyjską północ. Już następnego dnia ziemia i nieruchomości przechodziły w ręce sukcesorów. Jak Niemców na początku wojny, tak teraz wszystkich tych ludzi zsyłano wyłącznie z uwagi na ich krew, bez żadnych indagacji. Członkowie partii, bohaterowie pracy, bohaterowie jeszcze toczącej się wojny, wszyscy do jednego worka. Rozumie się, że w ostatnich latach wojny płynął strumień niemieckich przestępców wojennych, branych z ogólnej sieci obozów i za pośrednictwem sądu przenoszonych do systemu gułagu. W 1945 roku, choć wojna z Japonią trwała krócej niż 3 tygodnie, wielką ilość japońskich jeńców wojennych przysłano dla wykonania niecierpiących zwłoki robót budowlanych na Syberii i w Azji Środkowej. Przeprowadzono też tę samą operację. Wzięto spośród nich do gułagu wojennych przestępców. Nie znając szczegółów, można mieć pewność, że większa część tych Japończyków sądzona była bez żadnych podstaw prawnych. Był to akt zemsty i sposób zatrzymania siły roboczej na dłuższy czas. Poczynając od ostatnich miesięcy 1944 roku, kiedy to nasza armia wkroczyła na Bałkany, a już zwłaszcza w 1945, gdy dotarła do Europy Centralnej, kanałami gułagu popłynął jeszcze potok emigrantów, starców, którzy wyjechali podczas rewolucji, i młodzieży wychowanej już za granicą. Wyłuskiwano przeważnie mężczyzn. Kobiety i dzieci zostawiano na emigracji. Zabierano co prawda nie wszystkich, lecz tych, którzy dali choćby słaby wyraz swoim poglądom politycznym w ciągu tych 25 lat, albo wcześniej w trakcie rewolucji. Tym, którzy prowadzili zupełną bierną wegetację, dano spokój. Główne potoki płynęły z Jugosławii, Czechosłowacji, mniejsze z Austrii, z Niemiec. W innych krajach Europy Wschodniej nie było Rosjan wcale. Z Mandżurii w 1945 roku ruszył odpowiedni potok emigrantów. Niektórych z nich nie od razu aresztowano. Zapraszano ich całymi rodzinami. Przyjeżdżali do kraju ojczystego jako wolni, a dopiero później ich rozdzielano, wywożono na zesłanie albo wsadzano do więzienia. Przez cały rok 1945 i 1946 sunął na archipelag potok, tym razem autentycznych wrogów władzy sowieckiej, własowców,
kozaków generała Krasnowa, Mahometan z oddziałów narodowych formowanych po niemieckiej stronie, czasem przekonanych, czasem zmuszonych do tego wbrew woli. Razem z nimi zagarnięto około 1 000 000 uchodźców z terenów podległych władzy sowieckiej, cywilów różnego wieku i obojga płci, którym udało się szczęśliwie ukryć na terytorium sojuszniczym po to, by w latach 46-47 władze alianckie mogły zdradziecko wydać ich w sowieckie ręce. Zdumiewająca to rzecz, iż na Zachodzie, gdzie niemożliwością jest długie zachowanie tajemnicy politycznej, gdzie przedostają się one nieuchronnie do periodyków i są rozgłaszane, właśnie tajemnica tej zdrady doskonale i starannie była strzeżona przez rząd brytyjski i amerykański. Zaiste, ostatnio to już tajemnica II wojny światowej albo jedna z ostatnich. Spotykając się często z tymi ludźmi w więzieniach i obozach, nie mogłem przez ćwierć wieku pojąć, że opinia publiczna Zachodu nic nie wie o tej gigantycznej co do rozmiarów operacji, polegającej na wydaniu przez zachodnie rządy masy prostych Rosjan pod miecz, na zgubę. Dopiero w 1973 roku przebiła się na światło dzienne publikacja Juliusza Epsteina, któremu tutaj ośmielam się wyrazić wdzięczność w imieniu tłumu tych, co zginęli i nielicznych pozostałych przy życiu. To, co pojawiło się w druku, jest skromnym dokumentem wyrwanym z kontekstu wielotomowego dzieła dotyczącego przymusowej repatriacji do ZSSR, ukrywanego dotychczas przed opinią publiczną. Po 2 latach spędzonych w brytyjskiej strefie w zwodniczym klimacie bezpieczeństwa, Rosjanie zostali zaskoczeni znienacka. Nie zdawali sobie nawet sprawy, że to repatriacja. Byli to w większości prości chłopi, żywiący gorzkie uczucie żalu do bolszewików. Angielskie władze postąpiły natomiast z nimi jak z przestępcami wojennymi. Wbrew ich woli oddali ich w ręce tych, od których nie można oczekiwać sprawiedliwego sądu. Wszystkich ich też posłano na archipelag, na zagładę. Pewna ilość Polaków, żołnierzy Armii Krajowej i stronników Mikołajczyka przewinęła się przez nasze więzienia po drodze do Gułagu. Tylu a tylu było Rumunów i Węgrów. W ostatnim okresie wojny i po jej zakończeniu przez wiele lat bez przerwy płynął wezbrany potok ukraińskich nacjonalistów, banderowców. Na tle tej ogromnej powojennej wędrówki milionów mało kto zauważył takie drobne ruczajki jak dziewczyn od cudzoziemców, to znaczy tych dziewcząt, które pozwalały obcokrajowcom szukać swego towarzystwa. Dziewczęta piętnowano za to jako element społecznie niebezpieczny. Hiszpańskie dzieci, tych samych, które przywieziono do ZSSR podczas wojny domowej w Hiszpanii, podrastały już po II wojnie światowej. Choć wychowane w naszych internatach, bardzo źle jednak aklimatyzowały się w naszym życiu. Wiele z nich chciało wracać do domu. Dawano im także 7,35 jako społecznie niebezpiecznym, szczególnie zaś upartym 58,6 szpiegostwo na rzecz Ameryki. A żeby być sprawiedliwym, nie wolno zapomnieć krótkiego, przypadającego na 47 rok kontrpotoku duchownych. Owszem, cud prawdziwy. Pierwszy raz w ciągu 30 lat zwalniano popów. Właściwie nie szukano ich po obozach, ale jeśli ktoś z wolnych pamiętał i potrafił wymienić nazwiska i dokładne adresy, to wymienionych odsyłano etapem na wolność dla umocnienia przywracanej do życia cerkwi prawosławnej. Należy przypomnieć, że rozdział ten wcale nie jest próbą wymieniania wszystkich potoków, które użyźniły gułag, a tylko takich, które miały odcień polityczny. Podobnie jak w kursie anatomii po szczegółowym opisie układu krwionośnego można zacząć od początku i opisać szczegółowo układ limfatyczny, tak samo można zrobić przegląd od początku, od 1918 do 1953 roku potoków pospolitaków i właściwych kryminalistów. Także ten opis zająłby niemało miejsca. Zostałyby w nim naświetlone liczne i słynne ustawy, teraz już częścią nawet zapomniane, chociaż nigdy nie anulowane oficjalnie, zapewniające nienasyconemu archipelagowi
obfity dopływ materiału ludzkiego. Taka na przykład ustawa o bumelanctwie, albo ustawa o karach za produkowanie braku, albo ustawa o pędzeniu alkoholu. Jej rozkwit przypada na rok 22, ale przez całe 20 lat